Informacje z Twojego regionu. GoDab Info. I wiesz więcej. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję bardzo. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium. Zarząd powiatu w Gołdapi, przypomnę, realizując ustawowy obowiązek, przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, jak również informacje o stanie mienia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez zarząd powiatu sprawozdaniu z wykonania za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja rewizyjna również wyraziła pozytywną opinię, rozpatrzyła te sprawozdania i informacje o stanie mienia, jak również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, stwierdzając, nie ma negatywnych uwag. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przedstawiony również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Szanowni Państwo, wobec powyższego wnoszę o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za rok 2017. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowań. Kto z Pani Radnych jest za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przyjmijmy sobie wstrzymujący. Ale już ruszyło serce. Dziękuję bardzo za głosowanie. Stwierdzam przyjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium. Absolutorium zostało udzielone. Dziękuję bardzo za głosowanie. Informacje z Twojego regionu. GoDab Info. I wiesz więcej.